Kapatekt Carbon A. Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy ocenić, czy podłoże jest stabilne, suche oraz czyste. Prace rozpoczynamy od przycięcia i montażu listwy cokołowej. Zalecamy stosowanie zestawu specjalnych listew cokołowych Kapatekt, wykonanych z PCV, które nie tworzą mostków termicznych. Pierwszy element zestawu, listwę w kształcie kątownika, mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Następnym etapem jest przygotowanie masy klejącej z zaprawy klejowej Kapatekt 185. Odpowiednią ilość wody należy wlać do pojemnika, do którego następnie wsypujemy suchą zaprawę i dokładnie mieszamy mieszadłem elektrycznym o niskich obrotach, aż do uzyskania jednorodnej masy. Czas gotowości materiału do obróbki wynosi około 2 godzin. W celu poprawienia przyczepności do podłoża płyt z wełny mineralnej w miejscu kontaktu z klejem wciera się cienką warstwę masy klejącej jako łącznik. Nakładanie masy klejącej wykonuje się metodą obwodowo-punktową lub na całej powierzchni. Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5-centymetrowej szerokości pasmo zaprawy. Dodatkowo w środku płyty należy nałożyć od 3 do 6 placków zaprawy, tak aby zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przylegania kleju do podłoża. Płyty układamy od najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Każdą płytę termoizolacyjną z nałożonym klejem przyciskamy do podłoża i lekko przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Płyty należy układać od dołu do góry, rozmieszczając pasami poziomymi z przewiązaniem na narożach na mijankę. Ewentualne nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zaszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny. Powstające ewentualnie szczeliny należy wypełnić klinami z materiału izolacyjnego lub pianką Kapatekt Full Schaum B1. Łączniki mechaniczne osadzamy po stwardnieniu kleju mocującego. Kaparol zaleca stosowanie łączników STR Carbon. Są to łączniki wkręcane z metalowym trzpieniem. Po nawierceniu otworu w ścianie łączniki STR Carbon zostają osadzone w ścianie, przy czym trzpień mocujący wkręca się wiertarką ze specjalnym zestawem nacinająco-wkręcającym. Następnie powstałe gniazdo zaślepia się deklem z wełny. Obróbki blacharskie, w tym parapety, muszą być zamontowane najpóźniej przed wykonaniem warstwy zbrojonej. Do obróbki naroży elewacji zalecamy stosowanie narożników z siatką Kapatekt, a do obróbki ościeży okiennych i drzwiowych stosowanie specjalnych profili ochronno-uszczelniających Kapatekt. Należy je wtopić na całej szerokości siatki w masę klejowo-szpachlową jeszcze przed wykonaniem warstwy zbrojonej. Aby przygotować wzmocnioną włóknami węglowymi zaprawę szpachlową karbonit, należy suchy składnik wsypać do wiaderka ze składnikiem ciekłym i wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej masy. Gotową szpachlę należy zużyć w ciągu 30 minut od zmieszania. Przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji w celu zabezpieczenia przed zwiększonym naprężeniem naklejamy dodatkowe zbrojenie z siatki z włókna szklanego. Kaparol zaleca stosowanie gotowych elementów, ale można je również zastąpić paskami samodzielnie wyciętymi z siatki. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy zamontować drugi element zestawu specjalnych listew cokołowych w kształcie kapinosa z siatką. Podobnie jak w przypadku pozostałych profili ochronno-uszczelniających, również ten element należy wtopić na całej szerokości siatki w masę klejowo-szpachlową karbonit.
Masę szpachlową należy nakładać na płyty termoizolacyjne pasami o szerokości pasma siatki. Siatkę zbrojeniową Kapatek 650 układamy z zakładem o szerokości około 10 cm. Następnie należy zaszpachlować siatkę metodą mokre w mokre, dokładając niewielką ilość zaprawy aż do całkowitego zakrycia siatki. Przed nałożeniem tynku nawierzchniowego warstwę zbrojoną należy zagruntować. Można to zrobić dopiero po jej wyschnięciu, co zwykle trwa około 3 do 4 dni. Do gruntowania używamy preparatu Putzgrund 610. Nakładamy go wałkiem po uprzednim dokładnym wymieszaniu. Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używamy fabrycznie przygotowanego, gotowego do użycia tynku silikonowego Kapatect Carbopor. Tynk należy dokładnie wymieszać w pojemniku. Tynk należy naciągnąć pacą stalową, ściągnąć na grubość ziarna i zależnie od rodzaju tynku nadać ostateczną fakturę pacą stalową z PCV lub poliuretanu. Należy uważać na równomierne rozłożenie ziarna.